STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Środa, 15 grudnia, godzina 19, powiedzmy 20. Kłaniam się Państwu bardzo nisko, Emil Kamiński, Jaga TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest zapowiadany przez nas były bramkarz Jagiellonii Białystok, medalista Mistrzostw Polski z sezonu 14-15, Krzysiek Baran. Cześć Krzysiek. Cześć Emil, dobry wieczór. Krzysiek oczywiście jest naszym gościem. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co było. Powrócimy do starych, dobrych czasów, ale także pomówimy o tym, co się dzieje obecnie, czy u Krzyśka, czy także w Jagiellonii. I także myślę, że zahaczymy o konik Krzyśka, czyli o psychologię w sporcie, bo wiemy, Krzysiek, że się zawsze tym tematem interesowałeś, interesujesz i też wiele wskazuje na to, że się będziesz tym interesował. Interesuję się, bo zawsze widziałem gdzieś w tym jakby, może nie zawsze, ale gdzieś mi zawsze tego... Teraz wiem, że brakowało mi tego. Do tematu jeszcze wrócimy, bo najpierw oczywiście zapytamy, co robisz w Białymstoku? Przyjechałeś tutaj do Jagiellonii po dosyć długiej przerwie. Ostatni raz, ostatni mecz to był 2016 rok. Pożegnanie, przypomnijmy, po meczu z Termaliką Brookbet Nieciecza. Później twoje losy piłkarskie związały się czy to z Termaliką, czy to z GKS-em Katowice, czy to z Sandecją Nowy Sącz, no i teraz obecnie jesteś w Lechii Tomaszów Mazowiecki. Tak, przyjechałem tutaj, żeby doszkolić się w jakby fachu trenerskim, jestem na stażu przy pierwszej drużynie. Dziękuję, że dostałem taką możliwość obserwacji jakby poziomu ekstraklasy. No, do tego bym się nie zgodził, że nie było mnie aż tak długo, bo byłem tutaj dosyć niedawno na meczu rezerw i... Ale do przelewatorskiej, nie przesponęcznej. No tak, ale byłem w Białymstoku, gdzie zawsze chętnie wracam. Mówiłeś, że przyjechałeś tutaj, żeby doszkolić swój warsztat, czyli to znaczy, że zajmujesz się także szkoleniem bramkarzy. Tak. Gram oczywiście jeszcze, ale jakby moja przyszłość jest bardziej już związana z pracą jako trener. Widzę się w szkoleniu bramkarzy, to jest jakby mój jakby pomysł na dalsze życie i to jest to, co lubię robić. Patrzę, jak trenuje pierwsza drużyna, ale patrzę również na bramkarzy, jak trenują. No dobrze, patrzysz na bramkarzy, patrzysz, jak trenuje drużyna. Gdybyś miał to porównać do tego, co się spotyka na co dzień w Lechii Tomaszów Mazowiecki na poziomie trzeciej ligi. Jak duża jest różnica, czy w organizacji pracy, czy w organizacji treningu, czy przede wszystkim w pracy trenera odpowiedzialnego za szkolenie bramkarzy? Można powiedzieć, że to są dwa inne światy, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli o dostępność. No, my mamy inne problemy. Jagiellonia ma też inne problemy, większe. Jeżeli chodzi o sam trening, dużo jest podobnych elementów, które staram się wprowadzać, czy to w seniorach, czy większej liczbie czasu w akademii. I nawet spojrzenie tutaj przez te dwa dni, które tu jestem, jest takie, że to, co ja robię z moimi chłopcami, to robimy podobne rzeczy, co robią zawodnicy w ekstraklasie. Wiadomo, że to jakby poziom jest troszkę inny, ale elementy, które my trenujemy, są podobne. Krzysiek, ty w ekstraklasie trochę byłeś, trochę grałeś, bo to nie tylko Jagiellonia Białystok, to było także Podbeskidzie, Bielsko-Biała, to była także Termalika, Brookbet, Nieciecza. Na ile ten twój warsztat trenerski wyniosłeś, będąc zawodnikiem tych drużyn właśnie na poziomie ekstraklasy, czy pierwszej ligi chociażby? Ja się śmieję z tego oczywiście, że mój warsztat jest... Wiadomo, jeszcze dużo do poprawy, ale dużo wyniosłem z tego, że nie grałem w wielu klubach i będąc przy jakby blisko trenerów, z którymi miałem
szansę pracować. Byłem naprawdę w czasie meczu bardzo blisko i słyszałem, co oni mówią, jakie wskazówki, i gdzieś ja to tam zawsze sobie analizowałem i wyciągałem z tego wnioski. I jak grałem zawodowo, można powiedzieć, byłem zły, że nie jestem tam na placu, no ale teraz mogę jakby wyciągnąć i wtedy mogłem wyciągnąć lekcje z tych podpowiedzi. A dzisiaj, jak siebie widzisz jako osobę odpowiedzialną za szkolenie bramkarzy, ale także mając w przeszłości doświadczenia z różnymi trenerami, a także przede wszystkim z różnymi osobowościami, bo chociażby w Jagiellonii, czy był to trener Jankowski, czy był to trener Bako, czy był to trener Kurdziel, trenerzy także w innych klubach. Jaki typ trenera do ciebie najbardziej przemagał? Czy był to trener taki, bym powiedział, przyjaciel, taki trochę ziomeczek? Czy jednak taki trener bardziej niedostępny, może taki bardziej wzbudzający swoim zachowaniem autorytet? Czy może trener tyran, trener zamordysta, która, że tak powiem, z tych osobowości ci najbardziej pasuje i która jest ci najbliższa w twojej jakby filozofii pracy? Zamordysty całe szczęście nigdy nie miałem i... Nigdy? W ogóle w żadnym klubie? Chyba nie. Aha. Tak, żebym schodził na kolanach i to mi się nie zdarzyło. Ciężko pracowaliśmy za każdego trenera. Wiadomo, że od każdego trenera jakby można coś wyciągnąć. Trener Jankowski, który mnie tutaj między innymi sprowadzał i chciał, no to był taki nasz... czy mój, czy Kuby, czy Ptaszka, czy tych bramkarzy, którzy wtedy byli, taki ojciec. Mhm. To był taki człowiek, który był blisko, się nami opiekował, też trenował, od niego dużo się nauczyliśmy, ale najwięcej, jeżeli w mojej jakby przygodzie piłkarskiej, wyciągnąłem w GKS-ie Katowice i często rozmawiam z różnymi osobami, mówię, że trener, który tam mnie prowadził, jakby nowe spojrzenie na całe bramkarstwo mi dał i wydaje mi się, że wtedy ja tam byłem jakby w najlepszej formie. Mhm. Co prawda wynik sportowy tego jakby nie pokazał, ale ja się czułem najlepiej. On mi dał takie nowe spojrzenie na bramkarstwo. Wiadomo, że czy od trenera Kurdziela, czy od trenera Bako, dużo się nauczyłem, dużo tam notatek od nich mam, ale od trenera Bledzeskiego jestem najbardziej mu wdzięczny. Za to, że przygotował mnie fajnie w bramce, ale dał mi dużo wiedzy, która mi się teraz przydaje. Mhm. No właśnie, trafiłeś do Jagiellonii jako młody zawodnik. To był taki dosyć, można powiedzieć, specyficzny okres, bo Jagiellonia była po sprzedaży Grześka Sandomierskiego i tu w zasadzie... W trakcie sprzedaży Grześka Sandomierskiego. No i potem zapadło takie pytanie, kto będzie tym numerem jeden. Najwięcej szans dostawał Kuba Słowik, ale za trenera Michniewicza także ty, można powiedzieć, taki świeżak, od razu zostałeś wpuszczony na dosyć głęboką wodę. No i co by tu dużo mówić, no zdarzały ci się także sławetne klopsy. No. Jak ty sobie z tym radziłeś, a może właśnie sobie z tym nie poradziłeś, bo... Pierwszy mecz, jakby mój debiut z Polonią Warszawa, to był tak, osiedziałem jak teraz, kontuzja, wchodzisz. Nie było czasu jakby na rozkminkę, na rozmyślanie, nad jak ja sobie poradzę, czy coś. Bramkarz w laneczkach wszedł sobie i grał. Adaś Waszkiewicz nas pozdrawia właśnie. Też go, Adaś, cześć, cię pozdrawiam. No kolejne mecze jakby, kurczę, zaraz drugi mecz był Lech Poznań. Ja pierwszy raz w życiu byłem na takim stadionie, jako 21-letni zawodnik. Dopiero te stadiony jakby się budowały, a tu przychodzi Lech. Kurczę, trybuny, tyle ludzi, wszystko dookoła. Gdzie ja jestem w ogóle? No i dopóki jakby nie przytrafił mi się pierwszy błąd, no to trans. Czułem się bardzo dobrze, broniłem dobrze, ale babol i już jakby... Wszystko się posypało, gdzie mentalnie, wydaje mi się, na to nie byłem w ogóle przygotowany. No właśnie, co się dzieje w głowie takiego młodego zawodnika? Pytam nie bez kozery, bo ostatni rok, domyślam się, mógł być, oczywiście my tego nie wiemy, bo nie siedzimy w głowie Xaviera Dziekońskiego, ale umówmy się, ostatni rok pod tym kątem niewątpliwie był trudny dla Xaviera.
który no jednak trochę tych błędów popełnił. Tak patrząc na te błędy, trochę mi się ty przypomniałeś właśnie z tego początkowego okresu w Jagiellonii Białystok. Jak trudne mentalnie jest to do uniesienia dla młodego zawodnika, który dopiero zbiera swoje pierwsze szlify na tym poziomie, bym powiedział, najwyższym? Wydaje się, że to jest proste, no bo robisz to, co kochasz, na co pracowałeś całe życie, a nagle stajesz tam między słupkami, no i musisz sobie poradzić. No i od ciebie zależy, czy to sobie dajesz radę, czy nie. No, Xavier też dostał szansę jako młody chłopak. Początek miał naprawdę rewelacyjny. Później jakieś tam sytuacje się wydarzyły, które jakby może sprawiały w nim troszeczkę zakłopotania i może za dużo tam na głowę siadło. No i może sobie w jakichś tam elementach nie poradził. Trzymam dalej kciuki, bo młody zawodnik perspektywiczny, mam nadzieję, że jeszcze dostanie szansę i wykorzysta szybciej niż mogłem ja tam dostać, bo ja czekałem na kolejną szansę po trzech meczach, chyba rok i 6 miesięcy, na pewno ponad około półtora roku, żeby wejść i pokazać, że jednak zasługuję na to. Ciężko pracowałem. Mam nadzieję, że Xavier i na to liczę i chciałbym, żeby dostawał też mega wsparcie, tak jak ja dostawałem, czy każdy bramkarz, który tutaj jakby był. I mam nadzieję, że wejdzie i pokaże, że to jest gość, który może być kolejnym świetnym bramkarzem w Białymstoku. Krzysiek, tutaj mówimy o psychologii. Z tego, co pamiętam, ty zawsze byłeś zafascynowany tym tematem psychologicznym. Czy to od początku u ciebie była taka świadomość? Czy to pojawiło się w trakcie, kiedy pojawił się, nie wiem, jakiś jeden błąd, drugi błąd i ty nie wiedziałeś za bardzo, jak sobie z tym poradzić, kiedy siedziałeś na ławce, nie czułeś się gorszy od rywala, a jednak trzeba było poradzić sobie jakoś z tą decyzją trenera? Jakby zawsze mi się wydawało, że mam mocną głowę, ale tak naprawdę teraz już wiem, że ja miałem słabą głowę. Ja sobie nie poradziłem w takich sytuacjach, może nie byłem gotowy na to po prostu. Nigdy mnie nikt jakby nie nauczył, nie wiedziałem, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach i szukałem tego. No i tak jakby, no, to nie było moim jakby mega jakby fanem ta psychologia, tylko wiedziałem, że ja tego potrzebuję, żeby po tym okresie, którym dostałem gonga, po tych trzech meczach, żeby być gotowym na następną jakby szansę. No i wydaje mi się, że ten czas, który przepracowałem, był dosyć jakby, był owocny. Czy ja byłem, na ten czas byłem gotowy, ale później różne rzeczy się jakby działy i czy ja jestem mega w tym psychologii, wydaje mi się, że jest dużo do było dużo i jest do poprawy. Wiem, że kiedy za kadencji trenera Stokowca w sztabie szkoleniowym był psycholog, byłeś jednym z tych zawodników, który regularnie, może nie regularnie, ale korzystał z pomocy. Powiedz tego trenera mentalnego, powiedz mi, na ile to jest istotne dla rozwoju zawodnika, a może są tacy zawodnicy, którzy na przykład tego psychologa nie potrzebują, czy jednak uważasz, że jednak psycholog dzisiaj jest nieodzowną częścią każdego sportowca? Tak, pracowałem, chętnie chodziłem, bo to jakby dla mnie była jakby nauka, kolejna nauka, czyli coś można się nauczyć. Z drugiej strony Paweł Habrat, z którym, bo tu o nim mówimy w tym momencie, fajnie jakby potrafił dotrzeć, pokazać nową pracę psychologii, która w tamtym czasie jakby dopiero zaczynała wchodzić w sport, w piłkę nożną w Polsce. No bo nasze wrażenie to było, że przyjdzie psycholog, zrobi test, podpiszemy, on to sprawdzi. A Paweł jakby wprowadzał takie nowości, które mnie ciekawiły bardziej. To nie było tak, że ja chodziłem, chociaż czasami też tak było, że potrzebowałem, ale jakby mnie to bardziej interesowało, z ciekawości, co on mi powie, co mi się przyda. Z wszystkiego mogłem jakby, z Pawła mogłem korzystać pod kątem jakby rozwoju. To było dla mnie dosyć ważne. Czy później zdarzyło ci się jeszcze korzystać z psychologa w trakcie kariery, czy indywidualnie rozmawiałem w jednym klubie.
ale to już nie była ta praca, która, którą może nie złapaliśmy takiego wspólnego zaufania. Takiego feelingu nie było. Między, tak, ja, linia psycholog, więc nie było to jakby długotrwałe. A uważasz, że ta psychologia dzisiaj w sporcie, ona odgrywa jakieś... Bo niewątpliwie w sportach indywidualnych ona jest bardzo istotna. Na przykład nie jak się patrzy na, nie wiem, tenisistów, czy na, nie wiem, nawet biegaczy, tak? Czy nie wiem, na sprinterów. Mam wrażenie, że w sportach drużynowych ta odpowiedzialność za wynik jest rozłożona na bardzo często nawet nie 11, na 15 gości. Bo wiadomo, że to jest 11 plus... 5 nawet, tak, 5 zmian, czyli nawet na 16 gości. I teraz z twojego doświadczenia powiedz mi, czy w ogóle da się jakoś tak psychologicznie ustawić drużynę, czy twoim zdaniem to jest na takiej zasadzie, że kto chce, ten skorzysta, kto nie chce, niekoniecznie już. To jest sprawa indywidualna. Ważne jakby... Tak mi się wydaje, że zarządzanie ludźmi jakby przez trenera, przez sztab trenerski jest jakby najważniejsze i jeżeli on to potrafi poskładać, to oczywiście psycholog jest ważny, ale to sprawa indywidualna. Nikogo nigdy by mnie nie wysyłał, ty musisz iść, chcesz to iść, nie chcesz to nie, to jest twoja sprawa. Jasne. Jeżeli ci się przyda, tak uważasz, śmiało, śmigaj. Coś się nauczyć. Jeżeli nie chcesz, no z niewolnika nie będzie pracownika. Nie? Ja się pytam tak nie bez kozery, bo są trenerzy, nawet uznani bardzo w Polsce, którzy uznają, że najlepszym psychologiem zawsze powinien być trener, a nie jakiś tam gość z zewnątrz i nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. To wspomniałem o tym, że trener powinien jakby, jego rolą jest zarządzanie drużyną. On widzi, powinien widzieć, kiedy z danym zawodnikiem dzieje się coś złego, no i dobry trener na pewno to jakby dostrzeże, nie? Czy zawodnik ma problemy stricte mentalne pod względem sportowym, czasami mają w domu, z żoną, z dziewczyną, tak. Z psem, z kotem, ze szkołą, młodzież, z różnymi jakby rzeczami. No i trener, bo to się da zobaczyć. No po mnie było zawsze widać, jak coś było nie tak, to byłem gdzieś tam indziej, nie? A zdarzyło ci się na przykład, że któregoś razu trener w dowolnym klubie podszedł do ciebie i powiedział: Krzysiek, widzę, że z czymś się zmagasz, może byś korzystał z pomocy psychologa. Nie, aż tak, taka sytuacja... Aż takich symptomów nie wysyłałeś, aż, tak? Znaczy symptomów, może wysyłałem, ale nigdy nikt tego nie... Nie zasugerował. Nie zasugerował. Jasne. Więc nie korzystałem tak, z takiej rzeczy. Mamy pytanie. Miłosz Turewicz, nie wiem, czy nazwisko ci znane, postać, tak. No. Pytanie do pana Krzysztofa Barana, jak czuje się w szatni Lech i Tomaszów jako jeden z najbardziej doświadczonych zawodników? Dlaczego powrót z Wikielca w tamtym sezonie wspomina najlepiej? No i hop. Tamten sezon jakby przychodząc do Lechi, ja miałem cel i cała drużyna, cały sztab, całe miasto miało jakby jeden cel, utrzymać trzecią ligę. Mieliśmy stratę chyba 7 punktów nad, żeby tam nad kreskę się złapać. No jakby nikt co za bardzo nie wierzył, że może coś takiego się stać, że się utrzymamy. Udało się utrzymać. Wikielec był jakby ostatnim meczem. No i wiadomo, cała drużyna jakby świętowała w autobusie. A hop, no to hop, to jest takie nasze jakby wewnątrz szatni. Taki slang, z którego często się śmiejemy i używamy go. Powiedz mi, czy ciężko było w ogóle ci się odnaleźć w trzecioligowych realiach po tym, jak no jednak większość czasu spędziłeś, czy to w Ekstraklasie, czy to jednak w pierwszej lidze, gdzie domyślam się organizacja no była na dużo wyższym poziomie? Słuchaj, teraz ci nie powiem, jak to jest, ale jakbyśmy pogrzebali w statystykach, to ja mam więcej meczów w trzeciej lidze niż w Ekstraklasie. Więc wiadomo, pierwsze pół roku było ciężkie, bo tak by trzeba było się uczyć tego. No ja sam trenerowi naszemu powiedziałem, że uczę się tej ligi i dla mnie to są nowe jakieś niektóre rzeczy. Ale doświadczenie miałem, bo to grałem czy w SMS-ie, czy w Jagiellonii dosyć dużo spotkań rozegrałem, więc jakby dla mnie nie było to problemem. Zresztą oprócz w C-klasie to chyba grałem na każdym poziomie rozgrywek w Polsce. Okej.
to teraz wiadomo, jeżeli w Jagiellonii, w Akademii Jagiellonii znajduje się jakiś fajny talent, fajny zawodnik, wiadomo, że łatwiej mu wypłynąć na te ekstraklasowe wody, że tak powiem, no bo wiadomo, że się pokaże, trener zauważy go, da mu potrenować, potem go wystawi gdzieś na mecz i tak dalej. Natomiast jak to wygląda w temacie takich klubów trzecioligowych jak Lechia Tomaszów Mazowiecki, gdzie chłopak sobie trenuje w akademii, no i dobra, pokaże się, debiutuje w trzeciej lidze, no ale no właśnie, no, na tym etapie dla niego jakby tym szczytem jest ta trzecia liga, a domyślam się, że są chłopcy, którzy jednak te marzenia, te cele stawiają sobie znacznie większe. Czyli ja bym chciał, żeby ta trzecia liga jakby była dla nich trampoliną. Trampoliną i celem, żeby oni, żeby w akademii takiej jak Lechia, takiej akademii jest w Polsce niezliczona ilość, żeby oni dążyli do tego, żeby zagrać w tej trzeciej lidze, dać siebie maksa, a wiemy jakie są realia. Pół roku w trzeciej lidze młodzieżowca, od deski do deski, no to idzie wyżej od razu. Z automatu dostaje szansę, no za naszych, za moich czasów, to tak, tak łatwo nie było. Więc tak to mniej więcej wygląda. Mówiliśmy o tym, że jesteś, to zresztą padło na czacie stwierdzenie, że jesteś jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w zespole Lechii. Tak jak nawet wczoraj rozmawiając, mówiliśmy o tym, że w sumie tych zawodników, którzy wyszli z Lechii, liznęli czy czegoś nawet, czy coś osiągnęli w tej ekstraklasie, nie było zbyt wielu. Jesteś ty, jest Adaś Banasiak, który w zeszłym sezonie awansował z Radomiakiem do ekstraklasy. Powiedz, czy ty jakoś jesteś, czy odczuwasz, że możesz być pewnego rodzaju wzorem dla tych młodych zawodników, którzy szkolą się w Lechii, no bo co by nie mówić. Medal Mistrzostw Polski masz w swoim zanadrzu. W Jagiellonii jednak trochę czasu spędziłeś, w Niedzieczy również byłeś, czyli parę sezonów na tym poziomie ekstraklasowym jednak spędziłeś. Pracuję nad tym, żeby, jestem już rok jakby w Tomaszowie po tych wszystkich rozjazdach, pracuję nad tym z moimi zawodnikami, aby właśnie ich jakoś bodźcować. Czy ja jestem dla nich jakąś autorytetem? Chciałbym, ale czy dla wszystkich? Na pewno są tacy chłopcy, którzy jakby przychodzą do mnie i czuję, że podpytują się, a jak, a kto, a czemu, a znasz tego, a jak się zachowywał ten zawodnik. To nie ma, chciałbym, żeby to było, tego było troszkę jakby więcej. Pracuję nad tym, żeby w nich troszkę właśnie takiego bodźca gdzieś tam wstrzyknąć. No właśnie, bo kiedy byłeś w Jagiellonii, jak co by nie patrzeć, zetknąłeś się tutaj z bardzo znanymi postaciami. Czy z początkowego etapu twojej przygody z Jago, jak Tomek Frankowski, jak Ebi Smolarek, czy Grzesiek Rasiak, ale z późniejszego, Karol Świderski, Przemek Frankowski, czy Jacek Góralski, czy chociażby Maciek Gajos, no to są zawodnicy, którzy dzisiaj dla tych młodych chłopców mogą być idolami, a ty możesz powiedzieć, ej chłopaki, ale to... Ja broniłem ich strzały, ja byłem ich kolegą z szatni, a niektórych, jak Świdra chociażby, to ja wprowadzałem do zespołu. Tak, zdarzają się takie jakby głosy, które właśnie się pytają, jak to było, jak oni się zachowywali. Chciałbym, żeby jakby tego było więcej, bo w moim przypadku ja nigdy nie miałem szansy, żeby kogoś takiego mieć blisko siebie. No to myślę, że jak ja bym takim właśnie chłopcem, to ja bym go zagadał pytaniami. A jak? A po co? A dlaczego? Troszkę w tej młodzieży tego mi brakuje właśnie. Tego błysku, żeby podpytywać jak, a czemu, a dlaczego. A weź, pokaż. A pokaż jak to było w jakieś wideo, czy coś. Nie ma czegoś takiego w tym momencie. Troszkę mnie to jakby... Ci starsi, oczywiście zdarzyło się w seniorach, okej, okay, oni częściej jakby podpytują, no z tą młodzieżą troszkę jeszcze, ale nie poddaję się, pracuję nad tym. Okej, okay, w porządku. A powiedz mi, czym dla ciebie, jako dla młodego zawodnika, który przychodził do Jagiellonii bez jakiegokolwiek doświadczenia na tym poziomie centralnym, było chociażby spotkać w szatni, czy Tomka Frankowskiego, czy później
Smolarka, Rasiaka, gdzie jakby nie patrzeć, no, czy na Rasiaku, czy na Smolarku, czy na no, Smolarku także, no, w kadrze, czy na Frankowskim, no jednak wychowywaliśmy się jako, no, znaczy ty bardziej, ja trochę mniej, jako nastolatkowie. No, dla mnie to było przeżycie no, życia. No. Spotkając, wchodzę do szatni, mam możliwość trenowania ze Stomkiem, zaraz przychodzi Ebi Smolarek, który 2-3 lata temu Portugalii strzelał, gdzie biegałem po domu i się cieszyłem, jak, czy wtedy po bursie, jak dziecko, a za chwilę mija czas, a my jesteśmy jakby kolegami z szatni, razem gramy, razem trenujemy. No, dla mnie to było coś jakby no, niesamowitego. Ja dalej jakby, jak o tym wspominam, to dalej mam jakieś ciarki na ciele, które jakby no, są emocje dalej we mnie w tym przypadku. Właśnie, Krzysiek, mówiłeś o tym, że na początku ta twoja przygoda z Jagiellonią z Ekstraklasą to było takie trochę, może nie zderzenie ze ścianą, ale takie no, dosyć mocna wywrotka, powiedzmy, na dosyć śliskim podłożu, ale później dałeś się zapamiętać jako osoba, która zaliczyła kilka takich efektownych interwencji. Jedna z nich nawet za sezon 13-14 z meczu z Lechem Poznań została zaliczona, została ci przyznana jako interwencja sezonu, aczkolwiek w mojej osobistej klasyfikacji ta interwencja sezonu to jest mecz ze Śląskiem Wrocław, który Jagiellonia wygrała we Wrocławiu, który no, dał Jagiellonii wtedy trzecie miejsce na przed podziałem na tę grupę mistrzowską i spadkową. Czy ty masz jakąś taką swoją prywatną listę tych interwencji, tych takich najbardziej widowiskowych? Czy w ogóle prowadzisz coś takiego? Czy te widowiskowe, wiadomo, zapamiętuje się, bo częściej się je tam gdzieś widzi. Częściej ludzie wspominają o tym, czy o super interwencji, czy o wtopie, to ludzie ci jakby... No nie da się tego jakby zapomnieć, bo co chwilę ktoś pyta, ktoś zadaje pytania. Ja jako teraz troszkę już bardziej trener, oglądając swoje mecze, no to często się śmieję z jakby z innych moich zachowań, z których mogę wyciągnąć wnioski. No bo super interwencja, każdy bramkarz jakby na treningu czy w meczu jakoś zaliczy super interwencję, ale błędy, które się popełnia w treningu i w meczu, a się tego nie widziało wcześniej, a teraz się widzi, no to dla mnie to jest bardziej jakby atrakcyjne. Właśnie zapytałem się ciebie o te interwencje nie bez kozery. Właśnie rozmawialiśmy o tym wczoraj, bo mówiliśmy o tej interwencji, za którą otrzymałeś nagrodę. Ty mówisz, że no w mojej, ja osobiście uważam, że lepsza była ta z meczu ze Śląskiem, gdzie w jednej akcji zatrzymałeś dwóch braci Pajszą. Tak, dla mnie to też była jakby fajniejsza interwencja, chociaż ta z Lechem też była dosyć, dwie były instynktowne. Czyli tak by mało czasu na podejmowanie jakichś decyzji, akcja, reakcja i tyle. No, obie interwencje też były w tym, czym ja się zawsze czułem najlepiej, czyli gdzieś tam w grze na linii szybkim refleksie, no to jakby to był mój atut, ja zawsze to wiedziałem, że w tym jestem mocny. Obie były widowiskowe. Obie zostały zapamiętane? Obie zostały zapamiętane. No, fajnie się to ogląda po pewnym czasie, że, no, że coś takiego. To są przeżycia, które jakby się nie zapomina. Krzysiek, ty byłeś członkiem tej Jagiellonii, która zdobyła pierwszy ligowy medal w historii. W zasadzie to był początek takiego pięcioletniego okresu, w którym w ciągu 5 lat Jaga zdobyła 4 medale. 3 za Mistrzostwa Polski, 1 za finał Pucharu Polski, czyli to był taki, można powiedzieć, chyba taki, no bez dwóch zdań, najlepszy okres w historii Jagiellonii Białystok. Czy wracasz sentymentem do tego zespołu Michała Probierza, gdzie przed sezonem chyba niewielu dawało nam szansę na jakiekolwiek podium? To jest, tak jak rozmawialiśmy, że sam medal to jakby to była nagroda za cały sezon. Sentyment jest do tej drogi, którą się, bo to się wspomina. Nie wspomina się na zdjęciach, tylko widzimy, jak żeśmy stali na stadionie i dostawaliśmy medale, ale tak naprawdę tak dla mnie, czy nawet jak w rozmowach prywatnych,
bardziej rozmawiamy, a widziałeś to tak jak ty wspomniałeś, widziałeś, pamiętasz tą interwencję? No pamiętam. Pamiętasz ten mecz z Lechią? No pamiętam. Pamiętasz z Wisłą? No pamiętam. Tak jakby ta droga jest jakby najfajniejsza, a nie sam, no medal jest super, bo jest jakby nagrodą za całą drogę. Czy dzisiaj ten medal wisi jakoś szczególnie u ciebie gdzieś w domu, bo jest to jakby nie patrzeć twoje największe osiągnięcie w karierze? Tak, wisi medal razem z koszulką, którą dostałem na jakby zakończenie tutaj mojej kadencji. No i wszyscy, koszulka wiadomo jest w opakowaniu, powieszona ładnie, no medal wisi luźno. Często jak ktoś do mnie przychodzi, to zakłada ten medal, zdjęcia sobie robią. No, dla mnie to jest jakby miłe i fajne przeżycie po prostu, że ktoś jakby wow, medal z ekstraklasy, nie? Super, nie? Dzisiaj jak spojrzeć na ten zespół, na te nazwiska, które tam funkcjonowały, a patrzysz dzisiaj na reprezentację Polski, Przemek Frankowski, Jacek Góralski, Karol Świderski, tam powoływany był Taras Romańczuk, powoływany był Patryk Tuszyński, powoływany był Maciek Gajos. Wydaje się, że tamta drużyna prezentowała olbrzymią jakość. Z przebiegu czasu okazuje się, że naprawdę to byli, no i są w większości, są niesamowici zawodnicy, no bo dostali szansę w reprezentacji Polski. No ja jestem z tego dumny, jakby jeśli oglądam... Bartek Drągowski, z którym jakby... Rywalizowałeś. Rywalizowałem. Też on dopiero się wprowadzał, kiedy jakby już my tam byliśmy mocni tutaj. No to jest jakby fajne, że ja miałem okazję i... I często mówię to tym pokoleniom młodszym, że zobaczcie, no to nie jest jakby super trudne, tylko trzeba jakby dać siebie trochę i jest szansa, żeby tam być, bo to nigdy jak ja nie byłem żadnym talentem, większość tych chłopców, z którymi chłopców, no zawodników teraz nie było wielkimi talentami, tylko ciężką pracą osiągnęli jakby no, sukces w postaci powołania do reprezentacji. Teraz tak mi się właśnie przypomniała sytuacja z Przemkiem Frankowskim, który obecnie jest jednym z odkryć ligę. Ostatnio na Instagrama wrzucił zdjęcie obok Leo Messiego rywalizującym podczas rywalizacji o piłkę w meczu RC Lens PSG. I tak, nie wiem, czy widziałeś to zdjęcie, czy nie? Nie widziałem jeszcze. Nie widziałeś, ale właśnie tak sobie pomyślałem, że kurczę, ja osobiście miałem okazję współpracować z gościem, który teraz no, z takim Leo Messim sobie rywalizuje o piłkę, czy nie wiem, Karol Świderski, który za chwilę będzie grał w europejskich pucharach gdzieś tam już na wiosnę, czy i to samo tyczy się Jacka Góralskiego, który przecież teraz rywalizował w pucharach. Czy ty patrzysz trochę na to, właśnie na te kariery, czy Przemka, czy przede wszystkim Bartka Drągowskiego, który przecież jest też jedną z tych kluczowych postaci Fiorentiny, że wow, miałem super kolegów w szatni. Na pewno, no bo to jest jakby dla mnie to, ja jestem dumny z tego, że po prostu miałem szansę z nimi grać, rywalizować, że to byli moi koledzy, że nadal z częścią jakby utrzymuję kontakt i możemy sobie porozmawiać o piłce, czy o życiu prywatnym. No to jest jakby coś fajnego, na co się jakby pracowało tyle lat w treningu i ma się do tego dostęp, bo to nie każdy ma jakby możliwość tego, nie? Krzysiek, to tamta drużyna była olbrzymim zaskoczeniem, bo tak jak rozmawialiśmy nawet wczoraj, te pierwsze wyniki sparingów przedsezonowych absolutnie nie wskazywało na to, że to może być jakiś przełomowy sezon dla Jagiellonii. Tam było więcej drżenia o to, czy Jagiellonia w ogóle się utrzyma w lidze, bo tam było sporo porażek. Co było takim spoiwem? Co sprawiało, że wy tworzyliście taką paczkę kumpli? Bo fajnie się na was patrzyło, czy na boisku, czy poza boiskiem. A kiedy już wychodziliście na to boisko, to w zasadzie nie było dla was wielkiej różnicy, czy gracie zespołem z dołu tabeli, czy gracie z Legią Warszawa. To się chyba wypracowało jakoś samo. Nigdy jakby
nie dążyliśmy do tego, żebyśmy o super atmosferę zrobić. Po prostu ta ekipa, która wtedy była, to była taka naturalna, sami swoi, można powiedzieć, i nikt się nie wywyższał, nikt jakby nie było nikogo ponad nami, byliśmy blisko siebie, często się spotykaliśmy, gdzieś tam ognisko sobie wspólnie zrobiliśmy, czy przed treningiem graliśmy w grę taką zabawową. Nawiążę teraz do, no, łezka mi się wczoraj zakręciła wokół, jak przychodzę na trening i chłopaki grają w grę w Niemca, tak się, my to tak nazwaliśmy, zapoczątkowaliśmy to jeszcze w Pogorzałkach. Gajosik, ja, Jonek, młodsi, my żeśmy grali w tego Niemca, tukli, żeśmy czasami, trenerzy nas tam ganiali. No i przyjeżdżam po 6-7 latach, więcej, po 8 latach, no i chłopaki nawet nieświadomi tego, gramy w Niemca, ja stoję obok i jakby, no łezka się kręci, że coś takiego jakby przetrwało, nie? Że oni nawet nie wiedzą, skąd to się wzięło, pewnie oprócz Tarasa i Grzybka, nie wiedzą skąd to, czemu to się tak nazywa, czemu, ale grają, nie? I to jest jakby, no dla mnie to było najlepsze, co mnie spotkało. Tutaj spotkało. No, to jest coś niesamowitego, nie? Taka prosta rzecz, a jakby przetrwała, nie? No właśnie. Miałeś okazję także spotkać się z Tarasem Romańczukiem, kiedy ty byłeś już w Jagiellonii, może nie jakąś legendą, ale jednak postacią już dosyć mocno usadowioną w szatni. Teraz był takim wchodzącym dopiero świeżakiem, sprowadzonym gdzieś tam z Legionowi. Dzisiaj patrzysz na Tarasa, który jest już nie tylko jagiellońską, ale także już ekstraklasową szychą, no bo ma te swoje statystyki, ponad 230, za chwilę 240 występ w ekstraklasie, no i powoli staje się już jedną z twarzy tych ligi. Jestem mega dumny z Tarasa, bo przychodził taki chłopczyk z Legionowi, troszkę wystraszony, ale z olbrzymimi umiejętnościami i mega jego droga jakby się potoczyła przez tą drogę, którą tu przeszedł. Spotykały go różne, czy prywatne, czy piłkarskie problemy, ale on by jakby dalej szedł. Ja często go wspominam, no bo samo to, że kąpał się w pewnym momencie w zimnej wodzie, dla mnie to było, mówię, co ty jesteś, walnięty, kąpiesz się w zimnej wodzie? No tak, no bo u nas nie ma ciepłej wody, to ja też się kąpię. U mnie w kraju nie ma ciepłej wody, to ja też się będę kąpał w zimnej, nie? No i z mojego śmiechu z niego jakby nagle szac dla gościa, nie? Że on potrafił takie coś pokazać, nie? Tego zawsze go wspominałem, zawsze trzymałem za niego kciuki i dalej trzymam. Mam nadzieję, że dalej będzie tak grał, jak gra i osiągał dalej sukces. Przy okazji pozdrawiam go. Jasne. Pytanie od Miłosza. Jakie jest, Krzysia, najlepsze wspomnienie z gry w piłkę nożną? A co chciałby wymazać z pamięci? Teraz moje dopowiedzenie, czy to jest słynny mecz z Bytowią Bytów? Czy jednak nie? Czy jednak coś innego chciałbyś wymazać z pamięci? Tak. Są dwa jakby takie mecze. Bytowia Bytów, która to jest historia... Niesamowita. To jest w ogóle... Historia nie do jakby... Znaczy, ja tego nie zaplanował. Ja przyznam szczerze, że to chyba najbardziej jakiś tam zwariowany hollywoodzki scenariusz. Nie wiem, czy byłby w stanie przewidzieć taką dramaturgię. Tak, obudzisz mnie o 4 rano i ja tą historię jakby wszystko ci powiem ze szczegółami. Może przypomnimy Państwu, bo tak sobie mówimy o tym meczu z Bytowią. Chodzi o to, że w ostatniej kolejce pierwszej ligi GKS Katowice, w którym Krzysiek grał, podejmował Bytowie Bytów, a równolegle Wigry Suwałki grały w Częstochowie z Rakowem, który był już pewny utrzymania i tam ktoś z trójki GKS, Wigry i Bytowia jeszcze miał szansę na utrzymanie. Czy nam wystarczał tylko remis? Tak, tak, tak. My byliśmy jakby w najlepszej sytuacji, remis nam dawał utrzymanie, no i do 97 minuty był remis. W 95 ja miałem piłkę na piątym meczu i wznawiałem piłkę do gry. No i
Andrzej Witan stał się twoim... Za chwilę rzut wolny, no i bramkarz mi strzela bramkę i jakby cały rok, całe wszystko jakby się rozmyło nagle, bo były plany, były jakieś dalsze kontynuacja może gry dalej w Katowicach, wszystko nagle się... Ciach. To jest nie do opisania, to nikomu nie życzę tych przeżyć, no bo my siedzieliśmy w szatni chyba z 3 godziny później i nikt do nikogo się nie odezwał. Powiedz mi, czy dla bramkarza jest jakimś taką straszną ujmą na honorze, kiedy poza oczywiście rzutem karnym gola mu strzeli inny bramkarz? Czy wy w ogóle na to nie zwracacie uwagi? Dla mnie to nie było jakby ważne, że mi strzelił bramkarz, tylko było ważne, że mi strzelił i mógłby mi rywal. Strzelić obojętnie kto, nawet sędzia by mi strzelił i by to dało wygraną przeciwnikowi i spadek, no to jakby dobro drużyny w tym momencie się najbardziej liczy. Wiadomo, że bramkarz to jakby dla wszystkich, dla otoczki jest, o, bo bramkarz bramkarzowi, no to rzadko się zdarza i wszyscy się tym jakby zachwycają. No ale dla mnie najważniejsze było, że my przegraliśmy, no i stało się to, co się stało. Dobrze, to może już, żebyśmy zakończyli tą traumę, to przejdziemy do tych najlepszych wspomnień. Najlepsze wspomnienie z twojej gry w piłkę, pyta Miłosz. No to ta droga chyba. Po to trzecie miejsce. Ta droga, która nagrodą był medal, no to są takie wspomnienia, które no, zostają w tobie i jakby to jest moje, nikt mi tego nie zabierze. El Variato napisał, chyba każdy pamięta interwencję Krzyśka z 2015 roku z meczu z Lechem Poznań. To chciałbym, którą, bo znaczy domyślam się, o którą tutaj chodzi. No każdy, ja też pamiętam, ty też pamiętasz. No to była interwencja, no w jednym meczu interwencja i w jednym meczu kick z kolei, znaczy sezonu. To też jakby można, po tylu latach można też uznać za coś nienormalnego, nie? Że w jednym meczu bramkarz ma kiks i interwencję sezonu. No dobrze, a teraz tak właśnie a propos tego doświadczonego bramkarza, już doświadczonego i latami gry, i także wiekiem, zapytam, bramkarz, powiedzmy tak jak pamiętam taki mecz z Koroną Kielce, chyba w 9 czy w 10 minucie, nabijasz głowę, nie przepraszam, to było tam wcześniej brzuch. Chyba, tak, tam brzuch, przybyły, piłka wpada do twojej bramki, no wiadomo, ewidentny twój błąd, kiks. I co teraz bramkarz robi? Czy bramkarz, nie wiem, może się jakoś, nie wiem, załamać? Czy wręcz przeciwnie, dobra, było, trzepujemy się, wstajemy, walczymy dalej? Według książki druga opcja. Według życia? Według życia, no przecież nikt ci nie musi mówić, że podobała mi się reakcja trenera Probierza, który mnie zawołał, przytulił i pogłaskał, mówi, wracaj, nie? Tak by to mi dało jakby zaufanie, że wiem, że on na mnie liczy dalej, nie? Chociaż ja cały mecz wiedziałem, że dałem ciała i no i jeszcze skontuzjowałem gościa, który strzelił mi bramkę. A pamiętam kiedyś w internecie był taki filmik, jak Janusz Wójcik, już świętej pamięci, tam demolował bramkarza. No. Ale mieliśmy nie gadać o tych traumatycznych. Ale to nie akurat nie ciebie, nie demolował. No, znał historię. Tak, no. Znasz historię. Fabiniaka Bartka bodajże tak, z Widzewa Łódź. Jak ty byś osobiście zareagował na taką krytykę i czy się zdarzyło ci w ogóle, że tak po prostu trener po tobie, że tak powiem kolokwialnie, jedzie w czasie meczu? Nie wiem, jak bym się zachował. No wiadomo, że no, ciężko się postawić w takiej sytuacji. No, nie znam na to pytanie odpowiedzi. Nie miałeś po prostu nigdy takiego doświadczenia? Czy miałem? Miałem. W czwartej lidze grając lata temu, no to już trochę minęło. Poszedłem do łazienki, no i słyszę na odprawie, jak trener mówi, no mamy bramkarza, jakiego mamy, ale musimy sobie poradzić. No i no, akurat trener chciał, że stałem za jego plecami, nie? No i dziękuję mu za to, bo tak jakby dał mi
bodziec, nie? No, bo dla mnie jakby było to, że jak ktoś mi nadepnął na odcisk, no to a ja ci pokażę, że jednak się mylisz. No i taką rzecz zapamiętałem, no i chyba muszę mu zaraz podziękować. No i... Jest okazja. No więc dziękuję, trenerze. No tak, być może bez tego by nie było tego medalu. Może tak. Tak. No. Dobrze. Krzysiek, tak jak mówiliśmy dzisiaj, zajmujesz się właśnie tym trenowaniem. Szukasz tych bodźców, żeby jakoś pobudzić młodych zawodników, którzy, no właśnie, szukają swojej drogi. Czy twoim zdaniem ten dzisiejszy świat, a w zasadzie te jakby ułatwienia, które są dzisiaj oferowane, wiadomo, dostęp w zasadzie do każdej osoby za kliknięciem palca, bo w zasadzie wystarczy wejść, nie wiem, na Instagrama, nawet, nie wiem, Leo Messiego i można wejść w interakcję chociażby czy z Leo Messim, czy z Cristiano Ronaldo, czy z Robertem Lewandowskim. Kiedy ty byłeś młodym chłopakiem, nie było w zasadzie takiej możliwości. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy, że kiedyś, prawda, sam fakt posiadania internetu czynił z ciebie, dawał ci, że tak powiem kolokwialnie, szans na dzielni. No tak, no łatwość mamy... Ciężko porównać te czasy teraz, bo jakby my jako młodzież mieliśmy inne problemy. Naszym problemem było to, że czy masz piłkę, czy nie. No taka była prawda. Jeżeli ty miałeś piłkę, a byłeś słaby, no to i tak musiałeś z nami grać. I to był nasz problem. Dzisiaj młodzież ma inne problemy, no i my jako trenerzy musimy jakby szukać rozwiązań, żeby im dać... Ten bodziec, o którym ja tak ostatnio często wspominam, no żeby ich zachęcać do tego dalszego w tym sporcie brania udziału. Dobrze, Krzysiu, to jeszcze na koniec pytanie, które spłynęło do nas, pytanie, które zadał Dawid Wnuk. Krzysiek Baran to świetny bramkarz, który zbierał szlify w SMS-ie Łódź. Czy pojawi się w tym roku na spotkaniu wigilijnym z byłymi kolegami? Dawidku, ja ci bardzo dziękuję za to pytanie. Czy się pojawię? Chciałbym się pojawić. Martwi mnie to, że mówisz do... Napisałeś, że z byłymi kolegami. Ja tak wcale nie uważam. Uważam, że nadal jesteśmy kolegami, chyba że ty i reszta uważa inaczej. Pozdrawiam całą gwardię z SMS-u i a na to, czy się pojawi, to pomidor. Okej. Krzysiek, to jeszcze tak poruszając tematy jagiellońskie, oglądałeś ostatni mecz z Lechią Gdańsk? Nie cały, ale jakby większość oglądałem. Podobało ci się? Czy mi się podobało? Bardzo się cieszyłem, że Jagiellonia wygrała, bo wiedziałem, że mam tu przyjechać i lepiej przyjechać, jak drużyna wygrywa, niż jak przegra. No fajnie, cieszyłem się, że więc chyba mi się podobało. No właśnie, tak o Jagiellonii mówi się, że to jest drużyna, która potrafi wygrać z drużynami z czołówki tabeli. Lech, Raków, Lechia Gdańsk, a z drugiej strony potrafi gubić punkty z drużynami ze strefy spadkowej, jak chociażby, nie wiem, Warta Poznań, Górnik Łęczna, czy jakby to nie zabrzmiało, Legia Warszawa. Wiesz, to jest jakby... To jest ekstraklasa. Tutaj każdy ma jakby swoje problemy i każdy może z każdym wygrać. No na tym poziomie nie wyobrażam sobie, że na przykład Górnik Łęczna dostaje bęcki od każdej drużyny, bo nikt im nie dał tego miejsca tutaj za darmo, więc chłopaki walczą i muszą sobie jakoś radzić. No, a że Jagiellonia potrafi wygrać z najlepszymi i przegrać i teoretycznie z najsłabszymi, no to myślę, że każda drużyna jakby gdzieś tam ma takie momenty, które się w trakcie sezonu przytrafiają. To jeszcze zapytam cię o taki, że tak powiem, bardzo temat na czasie, bo od niedzieli, jeżeli dobrze kojarzę, ta część, duża część piłkarskiej Polski żyje tym, co się wydarzyło w autokarze Legii Warszawa, kiedy drużyna wracała z Płocka. Ty też miałeś, można powiedzieć, bo ktoś wrzucił taki film,
kiedy po porażce z Beskidziem Bielsko-Biała, tam trener Probierz ruszył od razu do kibiców. Ty byłeś jedną z tych osób, które tam również, no, że tak powiem, pozwoliły sobie na taką mocniejszą wymianę zdanie z kibicami. No i później, z tego co wiem, właśnie też w Katowicach bywało gorąco, właśnie szczególnie po tym meczu z Bytowią. Zacznę od Katowic. W Katowicach w miarę wszyscy tam mówili, że kibice. Wydaje mi się, że ci kibice no i tak bardzo łagodnie do tego podeszli. Nie przeszkadzali nam przez cały sezon, raczej nas jakby wspierali i to wsparcie było czuć. Ja nie odczułem nigdy w Katowicach, że ci kibice jakby są jakoś negatywnie do nas nastawieni w żadnym momencie. Jeśli chodzi o Jagiellonię, no pamiętam sytuację. Bo to chyba jedna jedyna taka była, prawda? Tak, przez tak. Zawsze z kibicami jakby żyłem, no wszyscy żyliśmy dobrze, nikt tam raczej żadnych... A jeżeli chodzi o tą sytuację, no to chyba to emocje pod kwestią bodźca, takiego momentu. Wyskoczyłem, czy to było potrzebne? No nie było to potrzebne, no bo... co rozmowa na gorąco nasza z kibicami. Zawiedzionymi kibicami. Zawiedzionymi, to, z rozdrażnionymi. Co to może jakby dobrego przynieść? No nic. No, dobrze ta sytuacja się skończyła, jak się skończyła. I dziękuję kibicom za to, że jakby, bo to już była moja końcówka w Białymstoku. Tak. Dziękuję za to, że jakby potrafili... My potrafiliśmy dojść do jakiegoś porozumienia i jakby pożegnanie moje z Białymstokiem odbyło się w takich jakby super relacjach. I ja bym chciał za to im podziękować no i dla mnie to było coś fajnego, bo troszkę się obawiałem, czy ten czas spędzony w Białymstoku jedną sytuacją może nie zaprzepaścić całej tutaj przygody mojej. No, z tego co wiem, ta sytuacja została na tyle dobrze, może inaczej, zakończyło się na tyle dobrze, że nawet Michał Probierz, z którym robiłem rozmowę do Galerii Sław, stwierdził, że później już po tej sytuacji nawet był na weselu jednego z tych kibiców. Tak więc raczej tam chyba zbyt dużej zadry do was chyba jednak nie mieli. No to tak by, no, to fajnie, ja o tej sytuacji nie słyszałem. Po czasie jakimś dłuższym trudne sytuacje często jakby bardzo zbliżają ludzi. No i to jest jakby kolejny przykład tego, że w danym momencie sytuacja wydaje się jakby trudna, ciężka i trzeba jakoś przeżyć, a po kilku latach my rozmawiamy jako super doświadczenie, a nie jako problem, no bo po tamtym jakby doświadczeniu ja wiedziałem, że już jakby to nie ma, to była głupota, nie ma sensu i po co takie coś. Lepiej porozmawiać na chłodno. Już na chłodno. Mówiłeś, że jak przyjechałeś do Białegostoku, wszedłeś do sklepu, od razu cię zaczepił jedna z osób w sklepie i powiedziała: o, pan Krzysztof, co słychać, co u pana, co pan robi, co u pana i tak dalej. Po 6 latach mimo wszystko od odejścia z Jagiellonii. No to jakby coś niesamowitego. Kolejne jakby, dlatego chętnie tutaj wracam i w Białymstoku czuję się jakby jak u siebie. No, między innymi przez taką sytuację. Przyjeżdżam, po 6 latach wchodzę do pierwszego lepszego sklepu, zaczepia mnie kibic i tak jakby pamięta: Krzysztof, cześć, co tam u ciebie, jak tam się masz, co robisz. No to jest jakby, i to starsza, jakby starsza. No już taka osoba, która nigdy bym się po tym nie spodziewał. To jest jakby niesamowite. To jedna rzecz. Druga rzecz, po tylu latach przyjeżdżam do Białegostoku i jakby dużo rzeczy się zmieniło. Baza, siedziba, ale ludzie są ci sami w większości. 3/4 ludzi jest jakby pracujących i to mi się mega jakby podoba, no bo wchodzę po 6 latach i myślę, że tu każdy, który przyjedzie, były zawodnik, wchodzi i my jesteśmy jakbyśmy się rozstali wczoraj, bo my możemy gadać o tym, co się wydarzyło 6 lat temu, ale nie musimy jakby nawiązywać nowych relacji. I wydaje mi się, że przez to w tym klubie jakby takie są, chętnie tu wszyscy wracają, bo widać nawet po zawodnikach, którzy gdzieś tam odchodzili, a później wracają i się czują jakby tutaj. Czy nawet jakby moja żona mówi, że ona
jedyne miasto, które, w którym by mogła zamieszkać oprócz Tomasa Ruszowa, to jest Białystok. I, no i to daje jakby odzwierciedlenie, jakim miastem jest Białystok. Mm-hmm. Moje miasto to Białystok. Znasz taką piosenkę? No tak, znam. Powiedz jeszcze, Krzysiek, bo właśnie wspomniałeś o bazie, o biurze. Nie czujesz jakiejś trochę mimo wszystko zazdrości w stosunku do obecnych zawodników, bo co by nie mówić, organizacyjnie, infrastrukturalnie Jagiellonia od twojego odejścia no, poczyniła nie jeden, nie dwa, ale parę tych kroków milowych. Baza, balon w okresie zimowym w Białymstoku, no to jest coś, o czym my mogliśmy jakby pomarzyć wtedy. Ale czy czuję zazdrość? Na pewno czuję, może nie zazdrość, tylko jak widzę, jak w jakich warunkach chłopaki trenują, to sam bym jeszcze się zmienił buty. Przebrał dresy. Tak. I z nimi polatał tam. Ale to, co jakby przeżyliśmy w Pogorzałkach, no to też jest jakby dla nas... Ja wszystkich się pytam, nikt mi nie potrafi odpowiedzieć, co się dzieje w Pogorzałkach. No bo dla mnie to też jest element mojego życia. Tam spędziłem w tych podziemiach dużo czasu. Na schodach poznałem Ebiego Smolarka. Z psem biegaliśmy po ośrodku. Bawiliśmy się. No to jakby, jak ktoś tego nie przeżył, to tego może nie zrozumieć, co tam się... Odprawa, a za drzwiami WF. to jest... Więc oni powinni nam zazdrościć, co my tam przeżyliśmy, niż to, co... Bo to jakby to jest normalka, to co oni zaraz mają. Tak. W polskiej piłce na najwyższym poziomie to jest normalka. Ale normalką nie jest, jak trener Probierz krzyczał na nas na odprawie, a pani od WF-u ciszej tam, ciszej, bo ja tu WF mam z dzieciakami. No. Jasne. To jest fajne. Pytanie z czatu. Miłosz Turewicz, opowiedz... Niech on się uspokoisz, weź go za blok. Opowiedz historię Ducha Puszczy oraz pytanie od Lewego. Skąd wzięło się imię Borys? Pozdrawiam cię, Krzysiu, tak jak mówisz, będziemy patrzeć. Borys. Borys to jest... Tak na mnie mówią czasami, wiesz. Aha. Byłem Bary, mówią Borys. A jakie było czy pierwsza część Lewego? To od Lewego to historii Borysa, a Duchu Puszczy, tak, tak? Ducha Puszczy, tak. Tak, chłopakom opowiadałem, wiadomo, z kibicami różnymi tutaj złapałem kontakt w pewnym momencie. No i kiedyś mnie poczęstowali Duchem Puszczy i jak przyjechałem na mecz z rezerwami Jagiellonii, poprosiłem, żeby dalej mi spróbować ducha, znaczy dali mi dla moich kolegów tak. Ducha Puszczy. Tak więc, jak rozumiem, Duchem Puszczy świętowaliście zwycięstwo przy Elewatorskiej. Czy jednak nie? Nie. Aż tak dobrze nie było. Aż tak to nie, okay. Więc... ale no, dla nich to było jakby coś nowe, jakby Duch Puszczy. No sama nazwa już jest jakby... sama nazwa już jest... ciekawa, no nie? Niektórzy żartują, że Podlaska Ambrozja. Nie wiem, jakie są skutki, ale to może tak być. Dobrze, przejdziemy do pytania Pawła Idzikowskiego, przepraszam, Paweł. Jakie jest największe marzenie Krzysztofa Barana jako trenera? Moje marzenie? Kadra Polski, prowadzenie kadry Polski. Nie udało się jako zawodnik? Jest szansa, żeby jako trener. I Krzysiu, tego ci życzymy, żeby to marzenie się ziściło. Czego ci życzyć na święta? Bo to już ten okres świąteczny powoli się zbliża. Tak więc... Czasu z rodziną i chyba odpoczynku troszeczkę. Odpoczynku. A tobie czego mam życzyć? Wszystkiego, co dobre. Więc życzę ci wszystkiego, co dobre. Dziękuję ci i kibicom bardzo. Życzę wszystkiego, co dobre. I dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie, po naszej stronie, przepraszam oczywiście. Moim i Państwa gościem w tym... Moim i Państwa gościem były bramkarz Jagiellonii Białystok, obecnie trener bramkarzy, a także grający trener w Lechii Tomaszów Mazowiecki, Krzysiek Baran. Dziękuję Ci bardzo, Krzysiu, za zaproszenie, za obecność, za przyjęcie zaproszenia i za obecność. Dziękuję za zaproszenie.
Ja również dziękuję Państwu za obecność, za to, że byliście z nami podczas 22 już odcinka Studia Słoneczna. Kolejne studio już za tydzień, to będzie ostatnie studio w tym roku, w roku 2021. Tak więc do zobaczenia, widzimy się już w przyszłą środę, a w sobotę o godzinie 20 siadamy, kibicujemy Jagiellonii, która będzie grała w Częstochowie. Krzysiek, jakiego wyniku spodziewasz się i jakiego wyniku byś sobie życzył? Prym Aprilis już był, tak? Tak. Nie wracajmy do tego. Tak. Liczę, że Jagiellonia wygra 2-0. 2-0, no to my to bierzemy w ciemno. Dziękuję Państwu, dobrej nocy życzę i do zobaczenia, do usłyszenia. Dobra. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.